Tak jak mówię, w pół godziny coś takiego powstaje, nie może powstawać dłużej, dlatego ja czasem nie mam czasu na to, żeby przeczytać całość, żeby tylko się zainspirować czymś. Tak? I tutaj na przykład, proszę, zobaczyłem na pierwszej stronie, że jest napisane, wpadł dealer z Szczechlina. Sensacyjna wiadomość. Tutaj jest na przykład zdecydowała czwarta kwarta. Jak się nie wie, że to jest o sporcie, to też jest intrygujące takie nazwy zdecydowała czwarta. Ale proszę, tu jest na przykład drogowa fuszerka na ulicy Podrzecznej. Niedawno zakończyła się gruntowna przebudowa ulicy Podrzecznej. Piesi cieszą się nowymi chodnikami, a kierowcy równą i szeroką jezdnią. Ja sobie wyobrażam tych kierowców, którzy zdają pocieszyć się równą i szeroką jezdnią. Ja to mi się szczerzą i mi się ale nie jest tak napisane. Dalej, co tu jest takiego, co mnie zainteresowało, proszę Państwa, jeszcze? Tu jest takie właśnie. Jak zostać królową róż? Znajomi i rodzina namawiają Cię, żebyś wzięła udział w castingu na królową róż. Sama od jakiegoś czasu myślisz o tym, jak wyglądałabyś w koronie? Ja myślę zawsze. Ja mam się gole, to się zastanawiam, jak ja bym wyglądał w koronie. Jak wyglądałabym w koronie? Ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. Nie ma problemu, ruszamy na ratunek. Tu są informacje, jak zgłosić się do tego castingu. Zastanawiasz się, czy się nadajesz na królową róż? Cóż, jeśli urodziłaś się lub mieszkasz, czy też uczysz się w Kutnie i ukończyłaś 18 rok życia, to jesteś idealną kandydatką na królową róż. Uwaga, w tym roku nie ma górnej granicy wiekowej. Może być, jak będzie królowa Elżbieta czuła, która była górna granica wiekowej na królową. Tutaj też wpadł dyki dealer z Rzeklina, co jeszcze tu w ogłoszeniach znalazłem ciekawe ogłoszenie. Sprzedam łóżeczko dla dziecka Bobas, 3 poziomy wysokości. Ja bym chciał najwyższe. 3 poziomy wysokości, 2 wyjmowane szczepelki. Razem z łóżeczkiem sprzedaję dopasowany, używany materac, ale ciekawy jest ten opis. Łóżeczko używane, stan dobry, służyło 2 kolejnym dzieciom, posiada kilka pęknięć, które jednak nie wpływają na komfort użytkowania. Ciekawe, skąd on wie? Chyba, że to któreś z dzieci, które to służyło. Jeżeli to rodzic, to skąd ma wiedzieć? No i proszę, na podstawie tego powstała taka